mojej euforii. Dobra! Co? Mamy dynię! Mamy dynię, jak widzicie, i to potężne dynie. I będziemy je dzisiaj robić w straszne dynie na Halloween. Czyli w skrócie wycinać. Wycinamy. Nie wiemy, jak się nazywa. No, wyżłobić? Nie, to jest jakoś inaczej. Nie wiemy, jak się nazywa, jak się... No, że środek się wydziobuje, no, nie? Jak to się nazywa? I to jest jakoś słowo na wy. Nie pamiętamy. Nie mamy pojęcia, jak się to nazywa. Więc jak wiecie, o co nam chodzi, to piszcie w komentarzach. No proszę, pomóżcie nam, bo mamy taką rozkminę, nie? Taka czarna dziura, nie? No, ale mniejsza z tym. No. Będziemy chyba od razu to... Tak, ogólnie no wytniemy na początku górę, wyżłobimy ze środka, później będziemy bawić się wzorki. Ogólnie tutaj już chcę podziękować mojej mamusi za dynię z jej ogródka. No, mamy dynię od pani Katarzyny. Pozdrawiamy znowu! Więc, jeśli wam się one nie podobają, to Mortka w kółko. Nie mów! Mamy ciekawe kształty. Przechodzimy do robienia już początkowej fazy. Czyli będziemy wycinania góry. Używać tego. Wycinania góry tego. I będziemy wybierać miąższ ze środka. No, od tego zaczniemy. Dobra, jesteśmy na etapie, gdzie ja... Jakie plaki! Jakie plaki! Ja już wszystko mam wyżłobione. Ja teoretycznie też. Proszę. Jest cała puściutka i ładniutka w środeczku. I teraz najważniejsze, czyli... Wycinanie oczek i jakąś ładną buźkę, ale nie wiem jeszcze jaką. Albo zrobię wampira, albo jakąś śmieszną. Tylko jeszcze nie mam pomysłu. Nie wiem, który jest lepszy pomysł. I nie wiem, z której strony. Czy tu? Czy tu? Chyba na tym będzie mi lepiej, nie? Jak to wytnę? Czy na tym? Uczę. Jak? Wleciała do środka znowu! I no moja jest jakaś... Ale wreszcie mówię, jak ty to zrobiłaś? Nie, moja chyba się zamknie tak jak ją... I ale jak ja ją moja jest włożyć? Idealna. Dobra, działa! Działa! Działa, jest git! I teraz mamy narzędzie. Mamy tylko noże, więc... Ale... Ciepło mi się zrobiło. Najpierw chyba sobie to zarysuję i dopiero później będę wycinać już tak potężnie. Tak, żeby wiesz, jak będzie się stać, żeby stała bardzo ładnie. Chyba tak. Dobra, no to moja twarz będzie tu. I też nie wiem, jaką twarz wymyślić, więc... Ja nie mam... Nie mam planu na to. Nie za trudne. Też prawda. Nie komplikujmy sobie życia. Po prostu zrobimy to ładnie, ale... Żeby łatwo było. Okej. Okay. Teraz... Nie wiem, jak zrobić... Czy zrobić serio tego wampira? Czy zrobić tak... Do góry zęby i na dole po jednym? Nie mam pojęcia. Nie mam pomysłu. O tak. Zajebiście. Ja mam problem z oczami, nie wiem, czy chcę okrągłe, czy nie. Ja też właśnie nie wiem, czy chcę okrągłe, czy chcę, ja też trójkąt. Dobra, najgorsze teraz. A ja może zrobię takie a la clown, że taki wiesz. Aj, to nie kupię. Będzie większe dziury. Teraz to jest skupienie u mnie. Jaki clown ma usta? Takie rozciągnięte. Byłaś klaunem w tamtym roku na Halloween, jak możesz nie pamiętać? To było dawno temu. Może bez tego. Ej, ty taki jakiś... Julia ma pełno kresek porobiony. Ja nie wiem, co ona tu widzi. Ja nic tu nie widzę. No, ma taki język. A ze mną zrobić jakieś tu? No, możesz. Tu nie, no, Julia. Oczy ma Juli w spoko takie. A zrobić mu takie zęby? Klaun ma zęby? No ma. Ale te, jakie widoczne, czy lepiej nie? Dobra, zajmiemy się najpierw oczami, później się zobaczymy. Oj. Jakoś się super... Joj! Ja cię kręcę. Ja coś czuję, że ja źle wytnę i później będzie kicha. Ja mam nadzieję, że te zęby będą fajnie wyglądać. Ma
Marko! Ta-ra. Efekt końcowy dopiero na końcu. W razie czego będzie trzeba poprawiać. Ej, podoba mi się to. Teraz tak już za późno. A może drugie oko inne? Ale fajne rąb. Może tutaj tylko taką kreskę zrobię, że wiesz, że mam bliznę. No możesz. O, jakie słodkie te ząbki ma, patrzcie. Wygląda jak wampir plis. Zajebiste, to śmiesznie wyszło, tak sweet. Jest straszne, powiedzcie, że jest straszne. Dobra, teraz przechodzę do oczu i nie mam pojęcia, jak to zrobić. Czy zrobić okrągłe, czy zrobić też jakieś ten. Może nos jeszcze zrobię. Taki fajny nosiek. Ej, spoko to chyba wygląda, nie? No! Ej, nice, to wyszło! A dobra, ja zrobiłam już nos i zostały mi oczy i teraz nie wiem jakie. Ja bym... Bo patrz, ty masz takie coś, ja bym takie owalne trójkąty zrobiła. Ale one takie wielkie. Jak są w bajkach w tych hiszpańskich chyba. Się wydaje. Taki owalny trójkąt, nie? Co to jest owalny trójkąt? No w sensie robisz trójkąt, tylko brzegi nie robisz śpiczaste, tylko takie miu. Ale w którą stronę? W tą, nie? No. Tak jak nos. No. Ej, ale... Ja kurczę, w mojej niby jest okej i niby to wygląda jak klam. Nie wiem, czy może uśmiech poszerzyć, co? Że taki bardziej do góry. Myślisz? Nie wiem, czy nie zepsujesz jej wtedy. No ale tak mi brakuje czegoś w niej. To oko jest takie niewydarzone. Julia po prostu chce jeszcze wycinać, a już nie ma co. No kurczę, nie mam co robić. Nie no, no nie wiem, no. Coś bym jeszcze pewnie zrobiła. Dobra. No zajebiście to było. Nie no, wyszło nice. Dobra. Oby to wszystko wyszło. Jedno jest większe, drugie mniejsze, ale to spoko wygląda. Znaczy, ja na przykład mam tak, ale to było zamierzone, nie? U mnie też było. Te usta mi się nie podobają. Może zrobić większe to, a może zlikwidować tego ząbka. No to może, no możesz, no możesz, bo trochę tak ci nie wiem. Jak tak, takie, jakby sama tego miałeś. Takie coś. Jak rybka taka robię. Okej. Ja to tak zostawię. Wiem, że jak będziesz kombinować... To sama mi kazałaś zęba odciąć! Ale to, może jakbyś to jeszcze poprawiła. Ja się nie wtrącam lepiej. Lepiej nie pomagajcie. Jest git. Ja już nic więcej nie robię. Nawet nie chcę nic więcej robić, bo mi się podoba. I jak teraz lepiej? No. Ej, teraz wygląda typowo jak z takiej bajki o Macie o takim kościotrupie. Tak, ja wiem! Tak, tam był ten Jack Skeletor, nie? No, to jest właśnie, bajki. No to jest właśnie Jack Skeletor. Nie oglądałam tego, a chciałam to zawsze obejrzeć. Jack Skeletor to jest typowy. Dobra, to zostawiam. Nice, wyszło. Dobra, to przechodzimy teraz do prezentacji. Moja wygląda tak, jeszcze górę trzeba położyć. Ej, to jest dobrze. A moja tak, prezentuję się tak. Mam nadzieję, że to widać w kamerze. Ja i moja Zynia. Co wy na to? Jest, nie zapadło się! Wyszła moim zdaniem. Taraaa! Wyszła spoko moim zdaniem. No nice! Nie, ja też jestem zadowolona i chciałam jedno oko większe, drugie mniejsze. W ogóle to mi się mega podoba. No fajnie to wyszło. No, presentation. Dajemy im jakieś imię? Edward. Dobre. Edward. Moje jest Edward. Może korki. Patrzcie w mojego psa. Tak, który nam tu dzielnie towarzyszył, to będzie korki. Okej. Okay. Nie ma sprawy. No to przedstawiamy Korkiego i Edwarda.
naprawdę. No, może zainspiruję was to też do zrobienia własnej. Został wam dzień. Dzień. Został wam ostatni dzień. Właściwie pół dnia, bo nim to wyjdzie, to pół dnia. Ale my to zrobiłyśmy w 2 godziny, więc nie, myślałam, że będzie gorzej. Wiecie, no nie jest tak trudno. Nam wyszło bardzo szybko. Myślę, że największym problemem będzie załatwienie dyni. Ale w sklepach nie, teraz pełno. W sklepach takie mniejsze nawet też są fajnie wyglądają. Ale w niedzielę są zamknięte. Trzeba było wcześniej sobie kupić. Korki Edward mówią pa! I my tak samo żegnamy się i do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!